fundament, o co nikt nie musi mieć, bo gdy uderzy wiatr czy deszcz, twój dom pewnie będzie stał. Jeśli na skalę zbudujesz swój dom, gdyby na skalę on stał, zasłaniasz mi dosłownie cały świat. Ale dlaczego przepychasz się akurat do świata, który jest za moimi plecami? Bo tak siedzisz, że zasłaniasz całą szafę. A co cię tak ciekawi nagle ta szafa? Szafa jak szafa. Stoi i tyle. Taka sama jak wczoraj. Taka sama dębowa. Ty to jesteś niemądra. Ja nie chcę szafy. Ja chcę jej zawartość. A co tam niby jest takiego ciekawego? To szafa rodziców, nie twoja. Co chcesz tam wyszperać? Nic takiego. Szukam parasola. Parasola? Odbiło ci? Przecież za chwilę są wakacje, a w wakacje nie pada. Mi odbiło. Ech, niemądra dziewczyno, szukam parasola plażowego, bo najbardziej zasłania. Przed słońcem, wiesz co Maciek, postawimy go w ogródku. Super miałeś pomysł jednak. Nie w ogródku, tylko w moim pokoju. W pokoju parasol plażowy? Faktycznie, musisz mieć mocno nasłoneczniony ten pokój, bo ci zaszkodziło. Kobietom trzeba wszystko tłumaczyć. Niczego nie rozumieją. No o co ci chodzi? Ja już nic nie rozumiem. Zlituj się, Maciek. Olka, wstawię parasol plażowy do swojego pokoju, bo on porządnie zasłania. I ukryje się w nim wszystko, co wiąże się z rokiem szkolnym. Ukryć, zakopać, schować. I nie będę żył w końcu wakacjami. Nic z tego nie rozumiem. Naprawdę nie rozumiem. Bo ty lubisz chodzić do szkoły, to nie rozumiesz. A ja już w piątek dostałem swoje świadectwo i mam wakacje. I schowam świadectwo pod parasol. I schowam zeszyty, ćwiczenia, książki, wszystko pod parasol. Maciusiu, ale dlaczego ten parasol jest ci potrzebny tak właśnie teraz, w tym momencie, w niedzielę? Jak to? Dziś zaczynam odkładanie podparasolowe, bo dziś jest ostatnia szkółka. Nie będzie też już lekcji religii, więc mogę już schować nawet zeszyty i książki z religii. No i Biblię. Pod parasol i już. No co ty? Będziesz Biblię chował? No tak, bo przecież są wakacje, więc robię sobie przerwę. Ale przerwę od czego? Rozumiem, że od szkoły, bo nie będziecie mieli już lekcji.
No w końcu, siostra, coś skumałaś. Ja już jestem bardzo zmęczony tymi lekcjami przez Skype'a. To było takie trudne. I naprawdę mam już dosyć. No okej, to ja rozumiem. Ale Maciusiu, jesteś zmęczony, więc chowasz rzeczy ze szkoły. Ale czemu chowasz Biblię? No bo są wakacje. Nie będzie szkoły, nie będzie szkołek. No dobrze, Maciusiu, nie będzie szkoły, bo nauczyciele też będą mieli wakacje. Nie będzie szkółek, ciocie i wujkowie też na pewno trochę odpoczną. Ale czy Pan Bóg pojedzie na wakacje? Pan Bóg na wakacje? Ach, i rozmawiaj tu z taką. Przecież Pan Bóg cały czas czuwa. Jest z nami, nieważne są dla Niego odległości. No właśnie. Pytanie więc, kto z nas nie mądrze myśli? Czy to na pewno jestem ja, Maciusiu? Dlaczego się nagle nie odzywasz? No bo ja zdałem sobie sprawę, że ta akcja z parasolem i Biblią to może nie był najlepszy pomysł i rozwiązanie? Maciusiu, no w końcu! Rozumiem wszystko, ale nie możemy przecież chować Biblii na wakacje. Przecież się z nim zaprzyjaźniliśmy. Tak jak na przykład ty i twój przyjaciel Szymek. Przyjaźnicie się i nawet jeżeli w wakacje się nie zobaczycie, to będziecie ze sobą rozmawiać przez telefon, będziecie pisać i umówicie się na pewno na jakąś grę na komputerze, no nie? No tak, absolutnie. Przecież nagle nie przestaniemy być przyjaciółmi, bo przyszły wakacje. To możesz mi w takim razie wytłumaczyć, dlaczego chciałeś sobie wziąć wakacje od przyjaźni z Panem Bogiem? No Olka, już wyluzuj, nie miałem racji, no. No to dobrze, że w końcu to zrozumiałeś. Wyobraź sobie teraz taką odwrotną sytuację. Gdyby nagle Pan Bóg pojechał na wakacje od Ciebie. Tak po prostu. I zamknięte. Ale jak to? Co masz na myśli? No po prostu, już Ci tłumaczę. Masz problem, boisz się czegoś, modlisz się wtedy do Pana Boga, a ten Ci mówi, przyjdź z tym do mnie za 2 miesiące. Teraz odpoczywam pod wielką palmą. Pan Bóg pod palmą? Tylko baba mogła to wymyśleć. Nie. Pan Bóg nie może tak odpowiedzieć. A dlaczego? Ty chciałeś tak zrobić? Albo na przykład ktoś z bliskich nam zachorował. Chcemy prosić o pomoc, a Bóg nam mówi, dobrze, rozpatrzę waszą prośbę za kilka tygodni, bo teraz schowałem prośby dzieci pod wielki plażowy parasol. Pożyczyłem go od mamciusia. Nie mogę, nie mam czasu. Przyjdźcie z tym po wakacjach. Wiesz, jak o tym mówisz, to dociera do mnie, że akcja z parasolem i Biblią była do kitu. Nie ma wakacji od tego, co najważniejsze. Tak, ja w wakacje nie przestaję mieć rodziny. Tak, jak w wakacje przyjaciele dalej nimi są. I tak, jak mój największy z przyjaciół dalej jest mi bliski i ważny. W końcu, Maćku, powinniśmy w te wakacje tym bardziej pamiętać, że Pan Bóg jest przyjacielem na każdy czas i zawsze wysłuchuje swoich dzieci. I że Jego dzieci powinny o Nim pamiętać, modlić się, czytać Jego Słowo. Olu, przypomnij mi, gdy będziemy się pakować na wyjazd, bym nie zapomniał wziąć Biblii. Dobrze. I myślę, że powinniśmy jeszcze szukać społeczności w wakacje. Może poszukamy, czy w tym miasteczku na Mazurach, gdzie jedziemy, można pójść do kościoła. O, dobrze. A jeśli nie, to czytajmy i módlmy się co wieczór z rodzicami. To też będzie przecież społeczność. A wiesz, że masz rację, Maćku? To co? Chcesz wyciągnąć ten parasol z szafy? Chyba już nie. No chyba, że do ogródka, do ochrony przed słońcem. Olka,
Pomodlisz się, byśmy nie zapomnieli o naszym przyjacielu na wakacje? Pewnie. Pomodlicie się z nami? Jeżeli tak, zamknijcie na chwilę oczy. Panie Boże, chcę Cię prosić o każde dziecko, by nie zapomniało o Tobie w te wakacje, by przychodziło do Ciebie w modlitwie i dzieliło się wszystkim, co przeżywa. Proszę Cię, byśmy chcieli czytać Twoje słowo i pamiętali o byciu razem z innymi wierzącymi. Błogosław każdemu z nas nadchodzące wakacje. Bądź z nami w każdym miejscu, w którym będziemy. Chroń nas i strzeż. Błogosław każde dziecko i jego rodzinę. Dziękujemy, że jesteś naszym przyjacielem, nawet w wakacje. Amen. I Ewangelię nieś, czy świeci słońce, czy też pada deszcz. Tam, gdzie ciepło jest, tam, gdzie zimno jest, tam, gdzie góry są, tam, gdzie morze jest. Tak powiedział Chrystus Pan i dał przykład wszystkim nam. Ewangelię nieść, głosić Jego cześć, wszystkiemu stworzeniu wieść tę nieść. Idź na cały świat i Ewangelię nieść o najbliższych swych. Nie zapominaj też do sąsiada idź, do kolegi też, swoim życiem im Bożą miłość nieś. Tak powiedział Chrystus Pan i dał przykład wszystkim nam. Ewangelię nieść, głosić Jego cześć, wszystkiemu stworzeniu wieść tę nieść. Idź na cały świat i Ewangelię nieść, czy świeci słońce, czy też pada deszcz. Tam, gdzie ciepło jest, tam, gdzie zimno jest, tam, gdzie góry są, tam, gdzie morze jest. Tak powiedział Chrystus Pan i dał przykład wszystkim nam. Ewangelię nieść, głosić Jego cześć, wszystkiemu stworzeniu wieść tę nieść.